Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bion. No a teraz chciałam Was zaprosić już na to wspólne przerobienie takiego sympatycznego, szydełkowego motywu w formie gwiazdeczki, które przerobimy krok po kroku i który właśnie ma taki punkt wspólny z innym motywem gwiazdeczki, który pokazywałam już na moim kanale, który jestem właśnie takim centralnym elementem. Tak więc zapraszam na tutorial, który zaczynamy właśnie już pominąwszy ten centralny element i tylko pokażę Wam, jak tutaj w tym motywie rozplanowałam właśnie te wierzchołki, te gwiazdeczki. Zapraszam na tutorial, zapraszam! No a ja zapraszam Was już na tutorial kolejnej gwiazdki, którą przerobimy, może nie krok po kroku, ale właśnie od pewnego momentu, ponieważ właśnie ten motyw i ten motyw mają wspólne ze sobą, o tutaj właśnie go suszę i blokuję, ale ten motyw i ten motyw mają wspólne ze sobą ten środek. Środeczek właśnie przerobiliśmy i wychodząc od tego centralnego momentu odsyłam Was do tutorial, którym przerabiam tą gwiazdkę, teraz zaproponuję Wam taki sympatyczny motyw szydełkowej gwiazdeczki, więc zapraszam na tutorial. Zapraszam, a więc tutaj przesunę, o, póki co suszę tą gwiazdeczkę, więc ona jest taka nieruchawa i troszeczkę przypłaszczona, ale właśnie chodzi o pokazanie wzoru, więc teraz właśnie przypominam, tutaj jesteśmy w takim elemencie centra, w takim elemencie centralnym, już mam prawie przerobiony i teraz ten łuk, na łuku zdecydowałam się przerobić po 9 półsłupków, czyli po prostu obtaczamy łuk, czyli o, przechodzę szydełkiem, chwytam nitkę, wyciągam i mam już drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty półsłupek, piąty półsłupek, szósty półsłupek, siódmy półsłupek, ósmy półsłupek, dziewiąty półsłupek i w tym półsłupku przymocowującym ten łuk z poprzedniego okrążenia przymocowujemy również jeden półsłupek. W ten sposób pogrubiamy właśnie taką obrys tego centralnego kółeczka i właśnie teraz wzmocniwszy ten ostatni łuk, czyli w każdym z tych łuków przerobiliśmy po 9 półsłupków, w każdym tutaj półsłupku przymocowującym, czyli u szczytu tego łuku przerabiamy również jeden półsłupek, no i po prostu dochodzimy do końca okrążenia, szczepiamy końcówki, czyli oczkiem ścisłym domykającym zamykamy okrążenie i ruszamy z kolejnym okrążeniem, który stanowi taki szkielet, no i ten szkielet punktem wyjścia właśnie jest każdy wierzchołek naszego kwiatka z tego centralnego motywu, czy z tego centralnego okrążenia. No i tutaj w każdym wierzchołku przerabiamy sekwencję, tutaj może troszkę odsunę, przerabiamy sekwencję słupek, który zastępuje na początku trzema oczkami łańcuszka. Następnie przerabiam taki dłuższy łuk złożony z 8 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli zaczęłam przerabiając 3 plus 8, 11 oczek łańcuszka i teraz przerabiam słupek zamocowany w tym samym punkcie wyjścia, czyli dwa przeciągnięcia, raz, o, i dwa. Następnie przerabiam cztery oczka łańcuszka i osadzam je w połowie tego łuku, ponieważ przerobiłam 9 półsłupków, więc idealny środek wypada w piątym półsłupku z każdej strony, czyli liczę 2, 4, 5. Jeżeli rachunek się zgadza, to powinien być również piąty półsłupek właśnie z tej drugiej strony i tutaj po prostu przymocowujemy, czyli odnajdujemy piąty z tych półsłupków, a przymocowujemy półsłupkiem i mamy, o, zaraz pokażę, mamy osadzony w ten sposób łuk, cztery oczka łańcuszka i w kolejnym wierzchołku podobny motyw, czyli wbijam się w półsłupku, który jest u szczytu ponad tym właśnie półsłupkiem i przerabiamy sekwencję dwóch słupków, ale rozdzielonych takim dużym łukiem złożonych z 8 oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 i z drugiej strony zaczepiamy, czy osadzamy, wbijając się w tym samym oczku, tak żeby one wychodziły z tego samego punktu, przerabiam słupek, czyli tutaj może, żeby było to dobrze widać, narzucam nitkę, wbijam się w to samo oczko, przeciągam i teraz mam dwa narzucenia nitki na szydełko, czasami trzeba to tak złapać, ale po prostu robię pierwsze przeciągnięcie i drugie przeciągnięcie, o, czyli mam ten element taki wierzchołkowy u wierzchołku, u szczytu każdego wierzchołka i teraz przerabiam to przejście w formie czterech oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. Łuk, który osadzam w połowie tego łuku, czyli odnajduję dwa, cztery, piąty półsłupek, tutaj przerabiam, o, przymocowuję półsłupkiem i symetrycznie cztery oczka łańcuszka i przeskakuję do kolejnego takiego elementu. No i w ten sposób przygotowałam o taką
takie okrążenie, które dalej będę rozwijać w kolejnym okrążeniu, ale mam taki szkielet, którym obuduję, czyli 8 motywów, każdy wychodzący z wierzchołka naszego kwiatka. No i zobaczcie, w ten sposób właśnie obudowałam, czy przygotowałam to rusztowanie i teraz szczepiam końcówki, czyli 4 oczka łańcuszka z tego ostatniego łuku i na początku przerobiłam właśnie 11 oczek łańcuszka, czyli 3 zastępujące pierwszy słupek plus 8 i odnajduję raz, dwa, trzecie oczko łańcuszka i wbijam się w niej, po prostu szczepiam o końcówki w ten sposób i tu mi umknęło o właśnie tą nitkę, o w ten sposób przeciągam tą nitkę tutaj i mam właśnie takie obramowanie i teraz będę przygotować to obramowanie takie kolejne, czyli wzdłuż tej takiej łezki złożonej z 8 oczek łańcuszka zamocuję sobie sekwencję słupków rozdzielonych oczkami łańcuszka. Teraz tutaj wchodzę w tym łuku troszkę się podciągnę, że tak powiem, czyli przejdę oczkami ścisłymi, tak troszkę cichaczem, jak ja to mówię, o pierwsze, drugie oczko ścisłe, trzecie, o, wejdę tutaj na trzeci z tych z oczek łańcuszka i tutaj przerabiam sekwencję, 3 razy sekwencję słupek, 2 oczka łańcuszka, czyli pierwszy słupek zastępuje 3 oczkami łańcuszka, następnie 2 oczka łańcuszka stanowiące przejście, czyli zaczynam przerabiając 5 oczek łańcuszka i zamocowuję ruchomy słupek, o, w ten sposób mam już sekwencję jakby 2 słupków, znowu 2 oczka łańcuszka i trzeci tutaj, o, słupek, czyli jakby mam przygotowaną zabudowę pierwszej części mojego łuku. Teraz 5 oczek łańcuszka, które stanowią narożnik, czy które stanowią taki łuk zawracający, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz o, z drugiej strony przerabiam znowu na tym długim łuku złożonym z 8 oczek łańcuszka, przerabiam trzykrotnie sekwencję słupek, 2 oczka łańcuszka, pierwsza taka sekwencja, drugi słupek i 2 oczka łańcuszka i trzeci słupek i zaraz Wam pokażę, co to daje. I teraz tutaj już nie przerabiam w tym trzecim słupku schodzącym w dół 2 oczek łańcuszka i może właśnie troszkę odsunę i zniżę tutaj, o. Czyli w ten sposób obudowałam, o, taką sekwencją 3 słupków rozdzielonych i takim łukiem. No i teraz po prostu już tylko przeskakuję, teraz przerabiam znowu 2 oczka łańcuszka, ale one już jakby wychodzą ponad ten element rozdzielający 2 płatki, czyli znowu 2 oczka łańcuszka i teraz tutaj u szczytu tego punktu na środku wysokości boku przerabiam słupek, czyli o, w ten sposób i symetrycznie 2 oczka łańcuszka, no i powtarzam, wskakuję już w tę kolejną pętelkę i przerabiam, czyli 2 oczka łańcuszka i słupek. 3 razy przerabiam tą sekwencję. 2 oczka łańcuszka i słupek. Na tym łuku zamocowany to jest druga taka sekwencja i 2 oczka łańcuszka i słupek. No i teraz dochodzę do tego łuku jakby narożnego, czyli 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 5 oczek łańcuszka i teraz zakręcam, o, i z tej strony przerabiam znowu słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, które się rozlewają za tym płatkiem, o, czyli zobaczcie, mam kolejny tutaj płatek obudowany, 2 oczka łańcuszka i tymi 2 oczkami łańcuszka schodzę tutaj do tego elementu centralnego, przerabiam słupek i 2 oczka łańcuszka, o, i to daje coś takiego właśnie. No i w ten sposób mamy taką już fajną obudowę tego centralnego kwiateczka i teraz w już ostatnim okrążeniu już tylko po prostu przerobimy tak jakby dla kontrastu, wzmocnimy, obudujemy brzegi naszej gwiazdeczki. Tak więc w ten sposób zakończamy to okrążenie i obudowujemy brzegi. No i teraz po prostu rozbudowujemy właśnie to okrążenie przygotowane w poprzednim rządku, wzmacniając czy ozdabiając brzegi tej naszej gwiazdeczki słupkami i w tym celu właśnie, tutaj pokażę, po prostu przerabiamy grupy słupków w tutaj tym pierwszym słupku z tej takiej, tego motywu szkieletowego, że tak powiem. Osadzamy jeden słupek, następnie po 2 słupki w tym łuku z poprzedniego okrążenia, o,
Następnie przechodzimy do kolejnego słupka, takiego szkieletowego, stanowiącego szkielet, i w nim wbijamy też jeden słupek. O, czyli już mamy cztery słupki, znowu dwa słupki w tym łuku rozdzielającym, czyli mamy sześć słupków. Siódmy słupek wbijamy w tym słupku granicznym, o, czyli narzucam nitkę, przechodzę, wyciągam i słupek. I teraz w tym łuku takim narożnym przerabiamy sekwencję pięciu słupków, trzech oczek łańcuszka i pięciu słupów, czyli pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. W ten sposób obtaczyliśmy jakby ten płatek naszej gwiazdeczki z jednej strony, o, taką dobudowaliśmy jakby w kontraście do tego poprzedniego okrążenia, które bardziej jest takie prześwitujące z wolnymi przestrzeniami. Teraz zabudowujemy tą przestrzeń. No i teraz trzy oczka łańcuszka, które po prostu pomogą zakręcić. No i teraz jedziemy, przerabiamy znowu pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Następnie w tej sekwencji przeplatanej słupki oczka łańcuszka wbijamy w każdym słupku po jednym słupku, a w każdym łuku rozdzielającym po dwa słupki. Czyli teraz było 5, 6 w słupku, 7, 8 w tym łuku, 9 w kolejnym słupku rozdzielającym, 10, 11 w przejściu, raz, 2 i 12, 12 oczko w tym słupku, i w ten sposób obrobiliśmy kolejny wierzchołek naszej gwiazdeczki. Czyli zobaczcie, mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 słupków wzdłuż każdego brzegu plus 3 oczka łańcuszka. No i teraz w bardzo prosty sposób przeskakuję do kolejnego takiego wierzchołka, czyli po prostu o, w ten sposób przeskakuję, i teraz w podobny sposób słupek, drugi słupek, trzeci, czyli dwa słupki w tym łuku rozdzielającym, jeden słupek w słupku i dwa słupki w każdym łuku rozdzielającym i jeszcze słupek w tym słupku szkieletowym, stanowiącym szkielet poprzedniego okrążenia. No i dochodzimy do takiego łuku i tutaj przerobimy sekwencję pięciu słupków i trzech oczek łańcuszka i znowu pięciu słupków. Tu mam trzy, cztery i 5 i 3 oczka łańcuszka i w ten sposób już, no, przerabiamy do końca. Później trzeba będzie tą gwiazdeczkę jeszcze oczywiście troszeczkę zmoczyć, wyprostować. Można ewentualnie jeszcze dorzucić kolejne okrążenie ozdabiające tutaj tą sekwencję, może oczkami właśnie prześwitującymi, typu jak na przykład w tej gwiazdeczce, kiedy właśnie po tych oczkach takim obramowaniu zagęszczonym przerobiłam takie brzeżne obramowanie prześwietlone, więc można popróbować ten sposób, a można zakończyć właśnie na tym etapie. No i teraz zobaczcie, dochodząc do końca tego rządku, po prostu tutaj szczepiam. Na początku przerabiałam trzy oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, przeciągam nitkę i właśnie mam taką gwiazdeczkę, którą oczywiście jeszcze muszę zblokować i odpowiednio wyprostować. Ewentualnie właśnie jeszcze mogę pociągnąć kolejne okrążenie, przerabiając taki naprzemienny motyw słupek, dwa oczka łańcuszka, po to, żeby jeszcze jakby rozświetlić brzegi tej serweteczki, czy tej właśnie gwiazdeczki w klimacie świątecznym, albo właśnie zachować w takiej postaci. No a ja dziękuję Wam serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia!